Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie to taki typowo tematyczny vlog, bo otworzymy sobie paczkę. Ja zrobiłam kawkę, żeby nie było, drugą już dzisiaj. I mimo, że jestem dosyć mocno przeziębiona, katarzycha mi dokucza i zupełnie nie wiem, gdzie ja się tak doprawiłam, bo wiecie, że ja w tym tygodniu mam urlopik. Chyba od tego siedzenia w domu się przeziębiłam. No, ale już trudno, wiadomo, katar leczony trwa 7 dni, nieleczony tydzień, więc jest już bliżej niż dalej, szkoda tylko, że cały urlop spędziłam praktycznie na chorowaniu. W każdym razie już zbliżamy się ku końcowi, teraz to już chyba będzie tylko lepiej. Przepraszam Was za ten głos i zapchany nos, no ale wiadomo, paczka nie może z roślinami czekać. A otworzymy sobie dzisiaj paczkę, którą zamówiłam 1 stycznia, bo wiadomo, jaki nowy rok, taki cały rok, a ja chcę, żeby jednak te rośliny towarzyszyły mi przez cały rok, ten 2024 również, więc postanowiłam sobie w nowy rok, 1 stycznia, że zamówię sobie kilka roślin. Jak zazwyczaj robię tak, że odpakowywuję roślinki z paczki i dopiero Wam pokazuję, co w niej jest, tak tym razem aż boję się zajrzeć, co jest w środku, bo wiecie, jak sytuacja wyglądała z temperaturami w tym tygodniu. Dokuczały nam temperatury bardzo niskie, nie tylko w nocy, ale i w dzień. I tak się złożyło, że ja zamówiłam tą paczkę 1 stycznia, nie mając tak do końca świadomości, jaka będzie pogoda w tym właśnie tygodniu, bo tam była informacja na stronie podana, że przewidywana dostawa, odbiór paczki w punkcie 9 stycznia. Ja widząc w sobotę, jakie będą te temperatury właśnie w tym tygodniu i że 9 stycznia będą bardzo niskie temperatury również w nocy, jak i w dzień, to napisałam do użytkownika Allegro, bo kupowałam roślinki przez Allegro, żeby po prostu poprosić ich o wstrzymanie wysyłki roślin i ja poczekam cierpliwie, aż będzie bezpieczne to dla roślin. Otrzymałam odpowiedź, że oni są świadomi, jakie są temperatury, że biorą odpowiedzialność za przesyłkę i rośliny, które wysyłają i że wysyłki wznawiają w środę i w środę mi tą paczkę wyślą. Z drżeniem serca wczoraj czekałam, czy wyślą tą paczkę, no i niestety, ale paczka poszła wieczorem, więc tym bardziej miałam obawy, bo mimo, że już nie był tak siarczysty mróz w nocy, to jednak te minus 12 stopni, które u nas zapowiadali, jakoś nie napawały mnie optymizmem. Ale dzisiaj już o godzinie po 8 było, jak przyszła do mnie informacja na telefonie, SMS, że paczka jest do odbioru w paczkomacie. Także szybciutko. Ale obawiam się, co będzie po otwarciu paczki, po tak mroźnej, mimo wszystko jeszcze noc, a paczka poszła na noc. No nic, otworzymy sobie, zrobimy to razem, wspólnie i zobaczymy, co tam się kryje. No i tak, odpakowałam już paczuszkę z tej czarnej folii i teraz będziemy sobie otwierać pudełko i sprawdzimy, co jest w środku. Jak na 5 roślin, które zamówiłam, to pudełko jest, wydaje mi się, stosunkowo niewielkie, ale też rośliny mają być małe, bo są to sadzoneczki w doniczkach, dziewiątkach. Ciężko się dobrać do środka pudła. I roślinki zamówiłam przez Allegro od użytkownika Replin. To jest jakieś centrum ogrodnicze, właśnie Replin. Sobie zobaczymy, co tu jest, przetnę to i sprawdzimy, jak są zabezpieczone przed mrozami. Zrobiłam zamówienie ze względu na jedną roślinę głównie, no ale przy okazji, jak już miałam w koszyku, to włożyłam do koszyka i kolejną i tak wyszło 5 roślinek. Kurczę, jak ja nie mogę się uporać z
O, tutaj tak, to jeszcze będę musiała się dopchać do środka. Po otwarciu pudła wygląda to tak, jakieś gazety. No i teraz roślinki. Jest paragon. Teraz, o, może teraz zobaczycie. I widzicie, takie ruloniki mamy z roślinkami. Zaraz będziemy sobie odpieczętowywać. Nie ma prawdopodobnie kiczpaka. Nie, nie ma. Nie ma żadnego ocieplenia. Wyjmuję roślinki. Odstawiam pudełko i za chwilę się do Was odezwę znowu. Ok, odstawiłam już pudełko. Mam 5 takich ruloników. Będę otwierać po kolei. Nie wiem, co w którym jest, bo tutaj w zasadzie nic nie widać. Gospodarstwo ogrodnicze. Owija papierem. Na wierzchu daje folię bąbelkową. Więc w miarę bezpiecznie są rośliny zapakowane, ale zobaczymy, co dalej i co się tam w środku kryje. Oczywiście ja się teraz będę musiała trochę pomęczyć i wiecie, jakie to jest męczące, jak się ma kata, życho. Ja już nie byłam przeziębiona od jakichś 2-3 lat. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam chora, a i nawet zapomniałam, jak to jest mieć katar. A tu proszę. Przyszła kreska na matyska. No i tak, mamy roślinkę. Tu oczywiście pod folią bąbelkową. Jeszcze jest zabezpieczona takim kartonem. I na dole jest taśma klejąca dno woreczkiem foliowym. Jest zabezpieczone, żeby się nie uciekała. Ja i tak sobie pewnie tutaj bajzlu narobię, bo byłabym nie sobą. I mam pierwszą roślinkę. Ja już wiem, co to jest. Tylko sobie zobaczę. O, jak ma mokro. No nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej po otwarciu. Pierwsza roślina, Wy już też pewnie widzicie, co to takiego. Zdecydowałam się kupić marantę kreszowarną variegatę. Jest to taka najzwyklejsza maranta, ta najbardziej pospolita, z tym, że jej listka są z wariegacją wybarwione na taki kremowy kolor. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, tylko próbuję odczepić ten karton od spodu doniczki, który jest zabezpieczony taśmą. No i mamy to. Może ten kartonik, to ja sobie tutaj zostawię jeden, usunę tylko folię bąbelkową na bok, żeby mi się za bardzo nie nakruszyło. No i co? Spróbuję się dostać do środka, odwinąć doniczkę z tej folii. Zaraz znowu się do Was odezwę. Uporałam się z odpieczętowaniem doniczki z folii. Oczywiście teraz mi się wszystko sypie od spodu. Roślinka paszport ma. Tak mówię, przesyłka przyszła z samego rana, więc ja z samego rana już po 8 mężuśkowi trułam głowę, żeby jednak się ubrał czym prędzej i szedł mi do tego paczkomatu, bo roślinki wiadomo nie mogą marsnąć, a tym bardziej, że są takie z delikatnymi, cienkimi listkami, więc obawiałam się, żeby się nie wymroziły w tym paczkomacie leżąc, ale tu widzę, że jest wszystko ok z tą sadzoneczką. Jest godzina teraz, która jest godzina? Nie mam opaski, bo mi się ładuje, wiecie, chwila, zerknę. Po drugiej. Jest po drugiej, więc troszkę odczekały w tym pudle, żeby nabrać temperatury pokojowej. I jak mężuśka poszedł do pracy, to postanowiłam, że w końcu nadeszła pora na odpakowywanie tych roślinek. No i mamy pierwszą marantę kreszowaną variegata. Pierwszy raz ją mam. Nigdy jakoś mnie nie kusiło, żeby mieć taką właśnie odmianę tej maranty. Paszporcik jest, więc super. Widzicie? Także fajnie. Zobaczymy, jak ona mi się będzie chować. No i variegata to ta, która ma takie kremowe wybarwienia, które pojawiają się w różnych miejscach na blaszce liściowej. Każdy liść dzięki tej wariegacji jest różny. Pierwszej roślinki muszę powiedzieć Wam, że jestem zadowolona i może ta ziemia nie jest wcale taka przemoczona, jak mi się wydawało za pierwszym razem. Thank you.
teraz przejdziemy sobie do odpakowywania drugiej rośliny. Nie wiem, co wylosuję. Może zabiorę się za tą pierwszą lepszą. No i wiadomo, folia pombrykowa. Najpierw się muszę z nią uporać, później się muszę uporać z kartonikiem. Więc spróbuję to zrobić szybciutko i bezboleśnie, tak żebyście długo nie czekali. I ja już podejrzewam, co w środku jest. Folia bąbelkowa idzie do kartoniku. Odpieczętowuję kartonik. Odwijam z rulaniku. Oczywiście tak samo. Kartoniczka zabezpieczona woreczkiem foliowym i obklejona równo taśmą, czego bardzo nie lubię. No ale okej. I zobaczcie, mam tutaj kolejną roślinkę. Już widać, co to takiego. No bo w tym roku postanowiłam, że poszerzę kolekcję syngoni. I najlepsze jest to, że ten rodzaj syngoniu już mam. Całkiem sporą sadzonkę. Ja kupowałam tą roślinkę, którą już mam, na grupie facebookowej i mam ją od jednego listka. Jak nie zapomnę, to Wam później pokażę, jak wygląda. Na stronie, gdzie zamawiałam, na Allegro, spodobało mi się wybarwienie tych roślin, tych liści. Bo z moją, z roślichą pandą różnie bywa. Raz ma ochotę, by liście się wybarwiły. Teraz wypuszczę takie zwykłe listko. No a tutaj, przynajmniej na zdjęciu, na Allegro, te blaszki liściowe były super wybarwione. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Proszę, syngonium, panda. I tutaj nie ma paszportu roślin na tej donicy. Ale mniejsza z paszportem, w każdym razie podoba mi się bardzo to wybarwienie. A syngonium panda charakteryzuje się tym, że ma takie strzałkowate liście i takie ma nakrapiane plamki, jasno zielone. I są one mniejsze bądź większe. Proszę, tutaj ma taki listek z większym wybarwieniem. To jest taka mozaika plamek jaśniejszych na ciemniejszym wybarwieniu liścia. Także takie syngonium panda, jak na taką pięciolistną sadzoneczkę, stosunkowo niewielką, to bardzo fajna roślinka. I też jest wszystko, widzę, ok. Ziemia też nie jest jakaś taka zwykła, produkcyjna, wydaje się, że w coś jednak lepszego tutaj ją wsadzili. Kurczę, aż mnie gardło boli, wiecie? Po prostu ja nie mogę. Odkładam więc syngonium pandę i pokażę Wam kolejną. Też tu nie widać, co tu się kryje, ale już odpieczętowujemy i zaglądamy do środka. Trening czyni mistrza, nie? Także już coraz szybciej mi idzie rozplątywanie i z tej folii, i z tego kartonu tych moich roślinek. Wiecie co, miałam większe obawy. Jeszcze obawiam się o jedną roślinkę, ale to też nie ta. Jak ona wygląda? Zobaczymy, co to tutaj jest. Też syngonium, bo ja zamówiłam ogólnie trzy syngonia. Tak, to jest kulminacyjny punkt programu i jest to syngonium Aurora Yellow Variegata. Jest to syngonium również o strzałkowatych liściach, ale już Wam to pokażę, tylko się uporam z tą folią. Poczekajcie chwilkę. To syngonium również ma strzałkowaty kształt liści. Spójrzcie. I wybarwienie, które jest kremowe, chociaż tu bym bardziej powiedziała, że przechodzi wręcz w takie pomarańczowe. No nie wiem, zobaczymy,
Jak się będzie mieć? Dalej, patrzę tak, czy nie ma jakichś szkodników. I chyba jest wszystko ok. Tu wypuszcza nowy listek. Zobaczymy, jak się wybarwi. I to jest syngonium charakteryzujące się właśnie żółtym wybarwieniem. Całkiem ładnie wybarwiony jest ten liść, choć troszkę niepokoi mnie ten kolor pomarańczowy. Czy oby z nim wszystko w porządku? Chociaż tak może być z młodymi listkami, że najpierw wypuszczają właśnie w takich barwach, a później zmienia się, przybiera on bardziej żółty kolor. No i taka trzylistna sadzoneczka i ta roślinka również oznaczona jest doniczka paszportem. Syngonium Yellow Variegata. Przejdziemy sobie do kolejnej roślinki. To już będzie czwarta. Jeszcze dwie rośliny nam zostały. Może tą teraz tutaj, która leżała. No i znowu odpakowywanie z folii bąbelkowej. W sumie nie widzę, żeby jakoś ucierpiały bardzo rośliny na tej niskiej temperaturze w nocy, ale tak jak mówię, zostały wysłane one wieczorem, dość późnym wieczorem, no i rano przesyłka już była. Nie wiem, w której części Polski to Centrum Ogrodnicze Repin działa, ale niemniej przesyłka została ekspresowo dostarczona, więc choć tyle i może za bardzo nie miały czasu zmarznąć te rośliny. Tutaj mam paragon przyczepione. Za całe zamówienie zapłaciłam 255 zł. Najdroższą rośliną było właśnie to syngonium Aurora Yellow Variegata. Ta roślinka kosztowała 95 zł, a najtańszej rośliny za 35 i jeszcze nie rozpakowaliśmy. Także teraz kartonik. No i teraz mam w ręce właśnie tą najtańszą roślinę. Nie uwierzycie, na co się Iwona skusiła. Robię NT podejście do tej rośliny. Te, które miałam dwie poprzednio, zupełnie niedawno kupione, już o nich zdążyłam zapomnieć. Nie, ja się nie będę denerwować, jak nie chcą ze mną współpracować, to nie będę ich trzymać. A takie nic trzymać, to ja wolę już nic nie mieć. I zamówiłam sobie Nephrolepis, czyli paproć. Paproć najzwyklejszą, jaka może być. I widzę, że sadzoneczka jest całkiem spora, bo widziałam tę samą paproć na stronie Zielonego Parapetu. Oferowana roślina była w doniczce dziewiątce i niestety, ale tamta roślina była trzy razy mniejsza od tej, przynajmniej na zdjęciu. I było pokazane podglądowe zdjęcie oferowanych roślin w sprzedaży. Ta jest zdecydowanie większa, jak na dziewiąteczkę. Jest to Nephrolepis, ta najzwyklejsza. Boston Blondie, czyli charakteryzuje się tym, że wybarwienie jej liści jest neonowo-limonkowe. Ma taki jasny odcień liści. Zobaczcie, piękne są te liście. Jest to paproć podobno łatwa w uprawie, nawet bardzo łatwa w uprawie, szybko zagęszczająca się, tworząca takie kopki i oby tak było. Podejmuję z nią próbę ze względu właśnie na ten super kolor liści. Nephrolepis Boston Blondie i również ma paszport na doniczce. Także widzicie, całkiem spora sadzoneczka. Ja na razie nie będę przesadzać, bo ta ziemia, widzę, nie jest najgorsza, tak jak już wspominałam wcześniej. Ja poczekam do tej wiosny, nie będę nic kombinować. Tutaj jakby miała końcówki troszkę. Widać, że młoda sadzoneczka, tutaj końcóweczki dopiero się jeszcze rozwijają. Mam nadzieję, że coś widać z takiego bliska. Czwarta
roślina w tym nowym 2024 roku Neprolepis Boston Blondii. I ostatnia roślinka, będzie to chyba syngonią również, chyba najwyższa z tych wszystkich, ale być może tylko jest tak zapakowana. Odpieczętowujemy. Powiem Wam, że ogólnie jestem zadowolona. Naprawdę miałam stracha, że rośliny przemarzną mi przez tą noc, ale okazuje się, że nie zdążyły zmarznąć za bardzo. I ostatnia, piąta roślina jest to, co ja tutaj zamówiłam. O, już sobie przypomniałam nazwę tej rośliny. No szkoda, że na doliczkach nie ma oznaczonych. Jest tylko ogólna nazwa, syngonią, czy to maranta, czy to neprolepis. A nie ma bardziej szczegółowych opisów. No ale nic, to przypomniałam sobie. I jest to syngonią. Może sobie najpierw poradzę z tym opakowaniem. Ok. Już mam okazję z bliska, jak wygląda. Oczywiście dokładnie zabezpieczone wszystko taśmą i woreczkiem foliowym. Jest to, dobiorę się. Nie jest chyba to roślina, która była akurat na zdjęciu na aukcji Allegro. Ale mam nadzieję, że im będzie starsza, tym bardziej będzie się wybarwiać, a wybarwiać się powinna, bo to jest syngonium T24. No i nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem Wam, że również w najbliższym czasie pewnie sobie zamówię jeszcze do kompletu syngonium T25. A T24 ja bym chciała Wam bardzo pokazać, jak to wygląda wybarwienie. Ma mało tych plamek na liściu. Tu możecie sobie zobaczyć brzeg tego listka. Widzicie? Końcóweczka jest tak wybarwiona na jaśniejszy kolor zielony. I to jest syngonium o bardziej takich sercowatych liściach niż te strzałkowate poprzednie. No i wybarwienie charakteryzuje się tym, ja tutaj tak patrzę na brzeg, o tutaj też na brzegu jest tak lekko wybarwiony i to wybarwienie mieni się tak na kolor jasno-różowy. Ono z czasem jaśnieje, no i te nerwy są bardziej u tego syngonium wybarwiające się właśnie na taki kolor różowiutki. Także syngonium T24. I tak jak widzicie, na tej doniczce również nie ma paszportu. Także jedne przychodzą z paszportami, inne nie. Ale mnie w sumie na paszportach nie zależy, bo ja nie mam zamiaru pozbywać się tych roślin. Tylko po prostu są do mojej zwyczajnej domowej kolekcji. Tak jak mówię, T24 charakteryzuje się jaśniejszymi plamkami o takim nawet różowym wybarwieniu. Ma takie, widać, bardziej różowe te nerwy. Kształt liścia jest bardziej sercowaty niż na przykład jak u syngonium Yellow Variegata, gdzie kształt liścia jest bardziej strzałkowaty. Widzicie, tu jest bardziej strzałkowaty liść, tu bardziej sercowaty. 5 roślinek nowych, pierwszych w tym nowym roku zagościło u mnie w mieszkaniu i mam nadzieję, że się rozgości i że roślinki będą się miały dobrze. Syngonium Panda, Maranta Variegata, Syngonium Yellow Variegata, Paprotka, Paproć, Neprolepis Boston Blondii i Syngonium T24.
4. Ja za chwilkę jeszcze pójdę, pokażę Wam, jak wygląda moja starsza roślinka, Syngonium Panda. Jest troszkę większa od niej, no ale troszkę już ją mam i chyba ma mimo wszystko mniej tych wybarwień niż ta sadzoneczka, którą zamówiłam sobie teraz. No a w najbliższym czasie przyjdą też kolejne dwa zamówienia roślinne z dwóch różnych sklepów, ale tak jak mówię, przesyłki zostały wstrzymane ze względu na niskie temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. Zobaczymy, kiedy je wznowią, pewnie już po moim urlopie, ale bezpieczniej dla roślin jest jednak, jak temperatury są na plusie, chociaż to zamówienie jest przykładem, że nic roślinom się nie stało. Były dobrze zabezpieczone, ale nie miały na przykład hitchpacka ocieplenia dodatkowego, a i tak przyszły do mnie w nienaruszonym stanie. Mam nadzieję, że tylko będą rosły. No i co? Zobaczymy się w kolejnym pewnie filmiku roślinnym już niedługo. A dzisiaj serdecznie Wam już dziękuję za uwagę i do następnego razu. Papatki! To jest właśnie ten mój starszy egzemplarz Syngonium Pandy, który wyhodowałam sobie od jednego nieukorzenionego listka, a teraz to już całkiem spora roślinka. I tak jak teraz się na nią przyglądam, to te najświeższe listka, muszę Wam powiedzieć, że całkiem nieźle są jednak wybarwione. Mają sporo plamek na blaszce liściowej i widzę, że pojawiają się też kolejne świeże ruloniki, zarówno tutaj, jak i tutaj gdzieś od spodu jeden wystaje, tam w rogu. Poprzednie, widzicie, jakoś tak mniej miały ochotę na splash po sobie, ale już te listka najświeższe całkiem ładnie wyglądają. Mając syngonium w domu, musicie uważać szczególnie na wciornastki i przędziorki, bo syngonia bardzo lubią przyciągać robactwo. Lepiej mieć na nie oko i kontrolować je w miarę często. Ja już teraz uciekam montować filmik, a świeżutko będziecie sobie mogli luknąć na moją przesyłkę z Allegro od gospodarstwa ogrodniczego Replin. Ja jestem zadowolona. Także dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę i do następnego razu. Papatki!